Rolnicze wieści z Interwaksem. Rolnicze wieści z Interwaksem. Dzień dobry Państwu. Witamy się po raz 62. Niedziela, minęła godzina 12, a więc to nasz czas. Czas na aktualności i ciekawe rozmowy o rolnictwie. Zaczniemy dobrą muzyką, potem flash rolniczych wieści. W klubie hodowców bydła Witek Stańco i Krzysztof Dąbrowski opowiedzą o zakiszaczach i nowym produkcie firmy Schaumann. W magazynie Prosto z pola z Krzysztofem Skibińskim o ofercie i propozycjach na nadchodzący sezon. Z cyklu Gość Rolniczych Wieści z Interwaksem rozmowa z Janem Krzysztofem Ardanowskim o obecnej sytuacji w rolnictwie. Rozstrzygnięcie konkursu, humor i muzyka. A poza naszym konkursem, w ramach audycji przypominamy o konkursie fotograficznym ogłoszonym również przez firmę Interwax. Konkurs ogłoszony przez Interwax trwa do 31 stycznia. Szczegóły na profilu facebookowym Interwaxu zachęcamy serdecznie do odwiedzenia i wzięcia udziału. Nagrody bardzo fajne. My już się przygotowujemy. Zaczynamy, jak już wspomniałeś, muzyką, a za chwilę flash. Sylwia Wysocka, Radosław Nowak. Życzymy Państwu miłego słuchania. Hej, ma. Matilda, 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 she take me money and run Venezuela once again now. Matilda, 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 she take me money and run Venezuela. $500 friends are lost, woman even sell me cat and horse. Hey, Matilda, she take me money and run Venezuela. Everybody, Matilda, sing up the chorus. Matilda, sing a little louder. Matilda, she take me money and run Venezuela. Once again now, Matilda, going round the corner. Matilda, sing up the chorus. Matilda, she take me money and run Venezuela. Well, the money was to buy me house and land. Then she got a serious plan. Hey, Matilda, she take me money and run Venezuela. Everybody, Matilda, 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 she take me money and run Venezuela. Once again now, Matilda, going round the corner. Matilda, Matilda, she take me money and run Venezuela. Well, the money was just inside me bed, stuck up in a pillow beneath me head. Don't you know, Matilda's giving me money. Everybody, Matilda, 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 she make me money and run Venezuela. Once again now, Matilda, Pumba Laka Chimba, Matilda, in me little water. Matilda, she take me money and run Venezuela. Well, me friends, never to love again. All me money gone in vain. Hey, Matilda, she take me money and run Venezuela. Everybody, Matilda, Matilda, Pumba Laka Chimba, Matilda, she take me money and run Venezuela. Sing a little softer, Matilda, 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 she take me money and run Venezuela. Everybody, Matilda, Matilda, sing the chorus. Matilda, she take me money and run Venezuela. Flesz rolniczych wieści. W ponad 200 miejscowościach w kraju w środę prowadzone były rolnicze protesty przeciwko destrukcyjnej polityce Unii Europejskiej. Rolnicy nie godzą się na zalewanie rynku ukraińskimi towarami rolnymi oraz na pozostawianie ziem na ugorach. Chcą być gospodarzem na własnej ziemi i walczyć o polskie rolnictwo. Taki protest miał też miejsce w Żninie przy drodze S5.
Udział w nim wzięła rzesza rolników, część przyjechała traktorami, inni samochodami. Po protestach rolniczych burzą w Sejmie zaczęły się obrady. W Ministerstwie Rolnictwa trwają prace, których zadaniem będzie rozwiązanie niekontrolowanego napływu ukraińskich towarów rolnych. Nowe przepisy mają powstać w porozumieniu ze stroną ukraińską i Komisją Europejską. Minister Rolnictwa Czesław Siekierski podkreślił, że trzeba się wsłuchiwać w głosy rolników. Dzień dobry Państwu, Tomasz Bagnerowski z gminy Chcynia, przedstawiciel rolników razem z kolegami. Doszliśmy do wniosku, że sytuacja, która zaistniała w rolnictwie od pewnego czasu, nie pozwala nam na to, abyśmy mogli dalej kontynuować nasze rozwijanie się w gospodarstwie, czy też jakiś byt dalszy. Doszliśmy do wniosku, że oczekujemy jakichś zmian, dlatego też postanowiliśmy zwołać takie zebranie, czy to spotkanie po kilku rolników z każdej wsi naszej gminy, aby przedstawić swoje prośby, czy też swoje niezadowolenie w stosunku do, może nie do rządu, ale do bardziej do sprawowań i tutaj inicjatyw Unii Europejskiej. Takie spotkanie miało miejsce 16 stycznia w miejscowości Szczepice, gmina Chcynia. Z racji tego, że jestem jeszcze tutaj przedstawicielem Powiatowej Izby Rolniczej w Nakle nad Notecią, mieliśmy zaproszenie na spotkanie na 17 stycznia 2024 roku do Przysieka. Na to spotkanie pojechała nas piątka. Spotkanie było z marszałkiem Piotrem Całbeckim, z wojewodą Michałem Sztyblem i z prezesem Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej Ryszardem Kieszkiem. Na tym spotkaniu przedstawiliśmy nasze wnioski i nasze petycje. Przedstawię teraz naszą petycję. My niżej podpisani rolnicy z terenu powiatu nakielskiego, obserwując i borykając się obecną, nieciekawą, wręcz tragiczną sytuacją polskiego rolnictwa, szukamy, prosimy i oczekujemy, aby nie doszło do bankructwa polskiego rolnictwa i polskich rodzin, których głównym źródłem utrzymania jest właśnie produkcja roślinna i zwierzęca. Oczekujemy od naszego nowo zaprzysiężonego rządu Rzeczypospolitej Polskiej spełnienie następujących postulatów. Pierwszy, najważniejszy to jest zakaz importu bezcłowych produktów rolnych z Ukrainy. Żądamy ochrony naszego rodzimego rynku przed produktami z Ukrainy, które nie spełniają unijnych norm produkcji. Drugi. Oczekujemy, aby porty polskie zostały w polskich rękach. Trzeci postulat. Pozostawienie 2 zł akcyzy do litra oleju napędowego. Czwarty. Pozostawienie w gminach stawki za podatek rolny na poziomie ubiegłorocznym. Piąty postulat. Zmiany w przepisach dotyczących wydawania warunków zabudowy na terenach wiejskich. W związku z tym uważamy, iż należałoby, aby nowi potencjalni mieszkańcy wsi podpisywali oświadczenie, że nie będzie przeszkadzał im panujący na wsi zapach i hałas. Szósty podpunkt. Zrezygnowanie z przymusowego ugorowania gruntów rolnych. Obniżenie wymaganego poziomu zazielenienia gruntów ornych. Siódmy. Kontrola nad Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska. Powiększenie budynków jest w tym momencie praktycznie niemożliwe ze względu na bardzo rozbudowaną i wymagającą procedurę uzyskania pozwoleń, co uniemożliwia rozwój zarówno produkcji roślinnej, jak i zwierzęcej. Ograniczenie przepisów, na podstawie których WIOŚ przeprowadza kontrolę małych i średnich gospodarstw. Działanie to ma na celu ułatwienie rozwoju polskich gospodarstw. Ósmy. Cykliczna, coroczna dopłata do świń i prosiąc w cyklu zamkniętym skierowania głównie do polskich producentów. Dziewiąty. Zwiększenie nadzoru oraz egzekwowania wykonywania planu gospodarki leśnej zwierząt względem kół łowieckich. Zmiana terminu i zrezygnowanie z ograniczeń godzinowych dotyczących odstrzału dzikich zwierząt. Zwiększenie limitu odstrzału dzikich zwierząt. Dziesiąty. Zmiana systemu szacowania szkód suszy. Bezwzględne wyłączenie zwierząt z szacowania szkód, produkcja zwierzęca nie powinna być brana pod uwagę w protokole suszowym. Nie zgadzamy się, aby na działkach przylegających do siebie procent oszacowania szkód był zróżnicowany. Nie jest możliwe, aby na działkach przylegających do siebie mogły występować różne szkody. W każdej gminie Urząd Gminy powinien mieć obowiązek prowadzenia stacji meteorologicznych w celu monitoringu, m.in. prowadzenia statystyk i raportów dotyczących występowania opadów, określenia ilości i poziomu opadów. 11. Wyrównanie poziomu dopłat obszarowych do poziomu stawki dopłat rolników zachodnich. Bardzo prosimy o przeanalizowanie oraz ustosunkowanie się pozytywnie do naszych postulatów, gdyż w innym wypadku będziemy zmuszeni do podejmowania innych kroków. Nie damy się pogrzebać, nie umrzemy w ciszy. To jest postulat rolników z gminy Chcynia, z powiatu też nakielskiego. Te postulaty, mówię, zostały przedstawione na tym spotkaniu. Zobaczymy, co z nich wyniknie. Zapewnienia pana marszałka były takie, że te postulaty będą przedstawione na ręce też przewodniczących Unii Europejskiej. Kolejne spotkanie z panem marszałkiem ma się odbyć na przełomie czerwca i lipca. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Część postulatów skierowana jest do nowo powstałego rządu, część do decydentów Unii Europejskiej. Był to flash rolniczych wieści.
Audycja zawiera lokowanie produktu. Ulokowano produkty firmy Schaumann, zakiszacz Alginor, poznańskiej hodowli roślin jęczmień Avatar, firmy BASF, zaprawa fungicydowa Systiva, firmy CNK, mieszanka owsa i jęczmienia Alfa, firmy Wronkowski, owies jary Reflex, hodowli roślin Danko, owies jary Poker. To jest audycja Rolnicze Wieści z Interwaksem. Hodowców bydła. Rolnicze wieści z Interwaksem, Witold Stańco i Krzysztof Dąbrowski z firmy Schaumann, a tematem będą zakiszacze i nowość, jaką wprowadza firma Schaumann. Witam panowie. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy. A więc tak, no musimy zdać sobie sprawę z tego, że praktycznie wchodzimy już w etap i okres tutaj takiej wzmożonej aktywności, jeśli chodzi o zakiszacze. Zaczynają się przedsprzedaże, dlatego warto, myślę, na ten temat troszeczkę wspomnieć, tym bardziej, że w ofercie firmy Schaumann pojawił się też produkt, który doskonale współpracuje, można powiedzieć, z zakiszaczami, potrafi tą kiszonkę uszlachetnić, potrafi tutaj to wszystko, te parametry podnieść. Także Krzysiu, powiedz, jak ten temat kiszonek wygląda, jak wygląda temat zakiszania, zakiszaczy, no i oczywiście o tej nowości. Dobrze, ja bym chciał zacząć od wartości docelowych, do których będziemy dążyć, zbierając nasze zielonki. I tak, przedział suchej masy w granicach 28-35%, zawartość cukru poniżej 4%, pH im niższe, tym lepsze, najlepiej gdyby było poniżej 5 pH. I jak najmniejsza ilość włókna do 25%, jak najmniejsza ilość amoniaku oraz jak największa strawność produktu.
To Krzysztof, prosimy przypomnij, jakie są poszczególne etapy, aby ta kiszonka wyszła jak najlepsza, żeby ją jak najlepszą zrobić. Więc tak, na początku termin koszenia, najlepiej krótko przed wykwaszaniem i wyrzucaniem wiech, wówczas zawartość włókna surowego jest najniższa, do tych 25%, o których mówiłem. Wysokość koszenia, należy pamiętać o tym, że trawy i lucerny powinniśmy ciąć na tyle wysoko, żeby nie uszkadzać darni i żeby szybko odbijały, czyli w przypadku trawy jest to 8 cm, w przypadku lucerny jest to nawet 10 cm. Bo trzeba pamiętać o tym, że niektóre rośliny są słabo wytrzymałe na niskie koszenie, tak jak wiechliny, czy koniczyna biała, czy właśnie lucerna. Powiedz Krzysztof, czy jest taka prawda i czy ogólnie, bo to jest często powtarzane też przez hodowców, przez sprzedawców, że stosowanie zakiszaczy w jakiś sposób podnosi energię w tej kiszonce. Czy to jest prawda i czy faktycznie możemy tak powiedzieć? Witku, kiszenie jest procesem strat. Ułożenie zakiszaczy powoduje nam zmniejszenie tych strat, przekształcenie cukru, który mamy w kiszonce, w formę bardziej przyswajalną, w formę taką, która nie zakwasza. Także kiszonka zaprawiona zakiszaczami ma wyższą wartość energetyczną niż taka kiszonka, która nie jest zaprawiona zakiszaczami. Natomiast na pewno nie jest wyższa niż ta zawartość energii, którą mamy w zielonce. Czyli pośrednio można powiedzieć, że redukując straty, można powiedzieć, że tej energii mimo wszystko zostaje więcej. Tak, dokładnie. Czyli dzięki zakiszaczom rekompensujemy tą utratę, tak? Tak, to miałem na myśli. Tak samo jak długość czasu, kiedy kiszonka leży na pokosie, redukuje straty energii. Długość więdnięcia to tak samo. A powiedz Krzysztof, taka zielonka jak długo może leżeć na pokosie? Wiesz co, według mnie ten czas oczekiwania na zbiór nie powinien przekroczyć 24 godzin, aby uniknąć dużych strat, które wynikają z oddychania, z wypłukiwania, z kruszenia się materiału. To też będzie zależało pewnie w dużej mierze od temperatury, która będzie panowała w otoczeniu. Dokładnie zgadza się. Im wyższa temperatura, im niższa wilgotność powietrza, tym dana roślina szybciej odparowuje i można ją szybciej zbierać. Ale co istotne jest, do tego trzeba dobrać długość sieczki. Tak szacuje się, że trawy powinniśmy ciąć na 3-4 cm, natomiast im sucha masa jest wyższa, to tym ta sieczka powinna być krótsza i przy wilgotności, przy suchej masie ponad 40%, taka sieczka już powinna mieć około 1,5 cm. Wszystko po to, aby móc dobrze ją ubić, żeby nie zachodziły różne fermentacje wtórne, które też powodują utraty energii. Im będzie ta zielonka drobniejsza, tym będzie mniej powietrza w przestrzeniach po prostu, tak rozumiem? Tak, dokładnie. Będzie mniej powietrza, czyli damy mniejsze możliwości drożom, które znajdują się naturalnie na roślinie, aby wprowadzać wtórną fermentację. Ale to, co warto wiedzieć, niektóre rodzaje drożdży czy bakterii, które są beztlenowe, również mogą powodować wtórne zagrzewanie się i procesy, które są szkodliwe dla uzyskania dobrej jakości kiszonki i później dla zwierząt. Dlatego tak ważne jest stosowanie odpowiednich zakiszaczy. Często zauważamy w internecie różne obrazki. Ludzie się prześcigają w jak najładniejszej kukurydzy. Każdy chce tą kukurydzę mieć wyrośniętą, żeby miała okazałe rozmiary. Okazuje się, że firma Schaumann ma produkt, który może nam pomóc w tym, żeby tej masy było jak najwięcej. Czy mógłbyś przybliżyć ten produkt właśnie? Tak, w zeszłym roku wprowadziliśmy do sprzedaży produkt o nazwie Alginur. Jest to oprysk dolistny, który stosujemy na rośliny już jesienią, na zimę. Poprawiamy oprysk wiosną, natomiast w przypadku roślin typu kukurydza stosujemy to na wiosnę. W przypadku kukurydzy akurat to jest 4-5 liść. Jest to produkt powstały podczas ekstrakcji alg brunatnych. Zawiera w powstałym produkcie wiele związków aktywnych, takich jak auksyny i cytokininy. Także nie dosyć, że aktywuje te związki w roślinie, to jeszcze dostarcza, a to są te związki, które wspomagają wzrost. Produkt ten zawiera poza tym kwasy humusowe oraz aminokwasy, które dożywiają roślinę i dostarczają składnika budulcowego. To, co można w krótkim czasie zauważyć po zastosowaniu, to szybszy wzrost rośliny i znacznie większa masa korzeniowa. Przez to roślina jest w stanie lepiej i więcej wykorzystać związków z gleby, co, tak jak zauważyłeś, bezpośrednio przekłada się na plony. A to, co mnie najbardziej cieszy jako żywieniowca, to mniejsza zawartość lignin w roślinie. Wpływa to na polepszenie strawności roślin, które używamy później do skarmiania. Można powiedzieć, że w tym jednym produkcie jest bardzo dużo korzyści. No bo tutaj mówimy i o wzroście, i o uszlachetnieniu, o redukcji związków, które niekoniecznie nam pomagają w tym procesie zakiszania. Także wydaje się, że warto zastosować. Tak, warto zastosować. Warto zastosować. Jest to środek, który praktycznie na każdą roślinę na polu możemy zastosować, począwszy od kukurydzy, traw, rzepaku, a także warzyw.
Krzysztofie, to jeszcze jakbyś mógł przypomnieć naszym słuchaczom, jak nazywa się ten preparat? Preparat nazywa się Alginur i jest dostępny w sklepach Intervax. Warto wspomnieć też o tym, że do końca marca w Szaumanie jest promocja na zakiszacze, czyli cena to jest jedna sprawa i druga sprawa, terminy płatności. Krzysztof, tak? Taki termin może wynosić ile? Tak, termin płatności w tej chwili może wynosić nawet 12 miesięcy. Nawet 12 miesięcy, także jak Państwo słyszą, warunki są dobre, dogodne, do tego wiążąc te dwa produkty, które żeśmy przedstawiali, sukces gwarantowany. Moim i Państwa gościem w Klubie Hodowców Bydła był dzisiaj Krzysztof Dąbrowski i współprowadzący Witold Stańco. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Magazyn Prosto z Pola. Magazyn Prosto z Pola, jest ze mną jak co tydzień Krzysztof Skibiński. Witam Cię, Krzysiu. Cześć, Radku. Dzisiaj porozmawiamy sobie o ofercie zbożowej. Zboża Jare. Chciałbym Państwa zachęcić do zapoznania się z naszą ofertą. Większość z Was, albo duży na pewno procent, już dowiedział się od naszych przedstawicieli, co mamy w ofercie. Ale chciałbym przypomnieć o tym, że niestety w tym roku, tak jak spodziewaliśmy się, że zainteresowanie materiałem siewnym zbóż jarych będzie niższe ze względu na to, że jesień pozwoliła nam bardzo dobrze wysiać zboża. Z drugiego względu, że niestety te zboża jare coraz bardziej zmagają się z suszą, która nam dokucza w tym regionie, ale stał się też taki mały problem, gdzie bardzo dużo tych zbóż wśród firm produkujących zostało eksportowane na zachód Europy, gdzie było bardzo duże zapotrzebowanie na ten towar. I finalnie okazuje się, że w momencie, kiedy wydawałoby się, że zainteresowania może dużego nie będzie, tego towaru będzie dużo, okazuje się, że tego towaru mamy tak naprawdę jak na lekarstwo. Zachęcam wszystkich do podjęcia szybkiej decyzji, jeśli chodzi o zakup owsa, zakup jęczmienia. To są produkty, które tak naprawdę możliwe, że będzie nam ich niestety brakowało w tym roku. W przeciwieństwie do kukurydzy, z którą mamy cały czas pełną ofertę, nie mamy problemu z dostępnością póki co nasion, także tutaj stawiam bezpiecznie, że jeśli będziemy chcieli posiać coś, a nie mamy jeszcze decyzji do końca podjętej, to możemy spokojnie o kukurydzy też pomyśleć. Zatem co proponujesz? Jeśli chodzi o podstawowe odmiany, tutaj jeśli wracając do jęczmienia, odmiana Avatar, jest to odmiana, którą mamy sprawdzoną od kilku sezonów. Od razu mówię, odmiana, którą wrzucamy razem z produktem Systiva, jest to zaprawa fungicydowa, która zabezpiecza nam plantację do pierwszego okresu, w którym byśmy mogli zastosować zabieg T1. Czyli to jest takie T0 plus T1 i ewentualnie, jeśli będzie potrzeba, będziemy robić drugi dopiero zabieg T2. Odmiana Avatar jest to odmiana o bardzo dobrym profilu zdrowotnościowym, która gwarantuje nam wysoką odporność na najważniejsze choroby jęczmienia. Dodatkowo mamy odmianę, która jest bardzo stabilna w plonowaniu, jest powyżej odmian wzorcowych. Jeśli chodzi o zalecenia, jest to odmiana, która bardzo dobrze sprawdza się w naszych województwach wielkopolskie, kujawsko-pomorskie. Bardzo wysoka masa 1000 ziaren. Jeśli chodzi o termin dojrzewania, jest to odmiana wczesna, termin kłoszenia też wczesny, wysokość roślin wysoka. Tutaj bym prosił o zapamiętanie, jeśli będą sprzyjające warunki, żeby korygować łan od początku. Dodatkowo mieszanki zbóż takie jak alfa i tutaj mamy mieszankę jęczmienia, owsa i pszenicy. Jest to mieszanka gatunkowa zbóż jarych z przeznaczeniem głównie na pasze z funkcją fitosanitarną. Jest to mieszanka, która nadaje się na wszystkie kompleksy glebowe, jest tak specjalnie stworzona, aby pasowała pod wszelakie stanowiska. Alfa, o czym trzeba pamiętać, pozostawi po sobie na pewno dobre stanowisko. Jeśli chodzi o odmiany owsa, będziemy mieli w ofercie odmianę Reflex oraz Poker. Oczywiście też z możliwością dobrania każdej z odmian do stanowisk. Ważna informacja, do końca marca w sprzedaży materiału siewnego kwalifikowanego jest jeszcze stawka 0% VAT, dlatego ważna informacja to jest dla przede wszystkim ryczałtowców, którzy jeszcze są w stanie kupić w cenie netto ten materiał. To jest regulacja rządowa. Miało to wejść już od 1 stycznia, natomiast decyzja była, że VAT zerowy na materiał siewny został wydłużony ten czas do końca marca. Zgadza się? Tak, dokładnie, zgadza się. Dodatkowo jeszcze wspomnę, że w ofercie łubiny, wyka, gryka, facelia, gorczyca i oczywiście cały zestaw traw na wszelakie stanowiska, od traw pastewnych
pastwiskowych, łąkowych po trawniki przed domem. Zapraszam serdecznie. Pozostało nam Państwa zatem zaprosić do dwóch rzeczy. Po pierwsze, do kontaktu z doradcami firmy Intervax w celu uszczegółowienia oferty właśnie na materiał siewny zbóż. I drugie zaproszenie to do magazynu Prosto z Pola już za tydzień. Ze mną był Krzysztof Skibiński. Dziękuję, Krzysiu, bardzo serdecznie i do usłyszenia. Do usłyszenia. Audycja zawierała lokowanie produktu. Ulokowano produkty firmy Schaumann, zakiszacz Alginor, poznańskiej hodowli roślin jęczmień Avatar, firmy BASF, zaprawa fungicydowa Systiva, firmy CNK, mieszanka owsa i jęczmienia Alfa, firmy Wronkowski, owies jary Reflex, hodowli roślin Danko, owies jary Poker. To jest audycja Rolnicze Wieści z Interwaksem. Gość Rolniczych Wieści z Interwaksem. Rolnicze Wieści z Interwaksem, a moim i Państwa gościem jest dzisiaj Jan Krzysztof Ardanowski, były minister rolnictwa, doradca prezydenta. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Jak ocenia Pan dzisiejszą sytuację rolną w kraju? Ona jest bardzo trudna. Zresztą Polska nie jest jakimś szczególnym wyjątkiem. Zaczyna być ogromny problem i zagrożenie dla rolnictwa w całej Unii Europejskiej. I ja się wcale nie dziwię, że rolnicy w poszczególnych krajach protestują, bo czasami są tam lokalne jakieś problemy, jakieś powody tego konfliktu, ale generalnie rolnicy w Europie z przerażeniem patrzą na to, co polityka Unii Europejskiej chce zrobić z rolnictwem. To jest te strajki, te protesty, które przecież są po całej Europie.
były masywne w Holandii, w Belgii, w Luksemburgu kilkanaście dni temu, ogromny, może największy w historii protest rolników niemieckich. Również w naszej części Europy, w Rumunii, w Bułgarii, na Słowacji, również i w Polsce. Przecież to był masywny, ogromny protest, który rolnicy przeprowadzili. I myślę, że to nie będzie ostatni. Rok 24 będzie pewnie rokiem protestów i takiego nawet może łączenia się rolników w Europie w obronie bezpieczeństwa żywnościowego i trwania rolnictwa. Kiedy słyszę z ust polityków unijnych, że właściwie im rolnictwo europejskie jest niepotrzebne, bo w razie czego sprowadzi się żywność z Ukrainy, czy z Ameryki Południowej, czy z Nowej Zelandii, tam są popodpisywane umowy o wolnym handlu, czyli o swobodnym dostępie do rynku Unii Europejskiej. Teraz, jak wspomniałem, dochodzi jeszcze żywność z Ukrainy w ogromnych ilościach, która zniszczy rolnictwo nie tylko w Polsce i w krajach graniczących z Unią. Tu to uderzenie będzie może najsilniejsze, bo koszty transportu najmniejsze, ale zniszczy rolnictwo w całej Unii Europejskiej. Mówią o tym rolnicy, mówią eksperci. Ja zresztą też wielokrotnie na ten temat się wypowiadałem. Natomiast politycy w Brukseli z uporem maniaka chcą to rolnictwo rozmontować, tłumacząc, i tu są właśnie te zarzuty wobec rolnictwa, że rolnictwo bierze udział w niszczeniu klimatu, emisja gazów cieplarnianych. To jest jeden wątek, czyli właściwie i zwierzęta, i rośliny są zbędne, tak jakbyśmy, nie wiem, potem powietrzem się żywili, ale również psucie opinii o rolnikach, mówienie, że są barbarzyńcami, że są ludźmi bez serca, bez sumienia, którzy męczą te zwierzęta, tak zwani ekolodzy. Zresztą to są często organizacje europejskie opłacane przez Rosję, której chyba zależy na tym, żeby nie rozwijała się Unia Europejska. Również przedstawiciele właśnie tych organizacji mówią o tym, że trzeba wprowadzić zakaz jedzenia mięsa, że nie powinniśmy korzystać z mleka, bo to pochodzi od gwałconych krów. Mówi się o żywności syntetycznej produkowanej w laboratoriach, fabrykach, sztuczne mięso, sztuczne mleko, wykorzystanie owadów. To wszystko prowadzi do tego, że rolnictwo przestanie być komukolwiek potrzebne. A to jest jakaś utopia, bo jeżeli jesteśmy dumni, chwalimy się bezpieczeństwem żywnościowym, tym, że nikomu żywności nie brakuje, ba, marnujemy ogromne ilości żywności. To jest grzech, to jest coś głupiego, że tak dużo żywności w krajach bogatych, między innymi w Polsce, jest niszczone, jest marnowane, jest wyrzucane, a na świecie ludzie głodują. Więc mamy żywności pod dostatkiem i wszyscy myślą, że tak zawsze będzie. Nie. Bezpieczeństwo żywnościowe mogą zapewnić tylko własni rolnicy, tylko własne rolnictwo, dobrze zorganizowane, produktywne, efektywne, dostarczające dochodów rodzinom rolniczym, bo przecież te rodziny muszą mieć środki do życia, do kształcenia dzieci, do inwestowania. To jest naturalne. Tylko własne rolnictwo może zapewnić w dłuższej perspektywie czasu bezpieczeństwo żywnościowe. Tego pewnie niektórzy nie rozumieją, ale na to wszystko nakłada się również pewna gra interesów, gdzie rolnicy są ewidentnie ogrywani, oszukiwani. Choćby Ukraina, bo jednym z postulatów protestów rolniczych w Europie, również tego polskiego, dużego, masywnego protestu rolników, jest to, żeby nie dopuścić do zalewu tanią żywnością z Ukrainy, wytwarzaną bez przestrzegania tych wszystkich skomplikowanych norm środowiskowych i związanych z bezpieczeństwem żywności, z dobrostanem, które obowiązują w krajach Unii Europejskiej, to okazuje się, że toczy się pewna dziwna gra. Ukrainie rolnictwo, ja nie mówię ukraińskie rolnictwo, bo to nie jest ukraińskie. Rolnictwo zdominowane przez międzynarodowe koncerny z całego świata, głównie niemieckie, holenderskie, również amerykańskie, te koncerny pasożytują na rolnictwie ukraińskim, uprawiają te miliony hektarów, mają tanią siłę roboczą, mają tanie środki produkcji, mogą również wykorzystywać właśnie swoje różne przewagi, ba, nie płacą podatku nawet na Ukrainie. Z jednej strony słyszymy, że Ukraińcy potrzebują pieniędzy na prowadzenie wojny, a z drugiej wiemy o tym, że te koncerny nie płacą podatków. Ale te koncerny również mają swoje przełożenia na polityków w Brukseli, lobbują w Brukseli i domagają się otwarcia Unii Europejskiej na żywność z Ukrainy. I to się na naszych oczach dzieje. To zniszczy rolnictwo i rolnicy to rozumieją. Rolnicy są tego świadomi, dlatego protestują i uważam, że to jest gest desperacji, ale jednocześnie jest to jakiś ostatni może gest walki o Europę, o to, żebyśmy byli w stanie i się wyżywić, i żeby to rolnictwo przetrwało. Panie ministrze, przy braku dialogu z Unią Europejską, przy braku rozmów, te protesty to chyba jest jedyne wyjście, no bo co innego mogą zrobić rolnicy, prawda? Rozmowy były wielokrotne. No, występowaliśmy i jako
i Polska, bo przecież Polska popełniła duży błąd, godząc się na otwarcie rynku unijnego, rynku polskiego na żywność z Ukrainy. W pewnym momencie rząd się opamiętał, wprowadził jednostronny zakaz jeszcze kilka krajów graniczących z Ukrainą, ale to było już za późno. Natomiast nie wolno powtórzyć tego błędu. Mówiliśmy, jako Polska, mówiły organizacje rolnicze, różni eksperci, ja między innymi też o tym od półtora roku trąbię i bębnie i to jak grochem o ścianę często, jakie to dramatyczne skutki wywoła. Więc jeżeli jest jakieś drugie dno, są jakieś interesy różnych grup finansowych, które na tym korzystają, to rolnikom pozostaje niestety tylko protest. Tam nie ma zrozumienia w Brukseli. Ci, którzy rządzą Brukselą, to jest generalnie ugrupowania lewicowe, często właśnie powiązane z szemranymi ekologami, bo każdy z nas chce dbać o przyrodę. Myślę, że każdy nosi w sercu potrzebę ochrony środowiska i rolnicy może w pierwszym rzędzie są obrońcami przyrody, bo z nią mają na co dzień do czynienia. Natomiast te różne ruchy, które się pod ekologię podszywają, mają swoje interesy, często bardzo dziwne, gdybyśmy precyzyjnie je poznali. Tam ci komisarze, ci politycy nie chcą słuchać żadnych głosów. Ten cały pakiet Fit for 55, którego elementem jest Zielony Ład, to wszystko prowadzi Europę do biedy, do ubóstwa. To będzie oddziaływało nie tylko na rolników, bo również na ogromny wzrost kosztów w transporcie, w budownictwie, we wszystkich działach gospodarki. To wszystko właśnie prowadzi do jakichś głębokich zmian w Europie, które mają komuś służyć. Ktoś może chce tymi zmianami opanować, zdobyć jakąś dodatkową władzę. Bo przecież ci, którzy będą mieli żywność, energię i wodę, to są te międzynarodowe koncerny, które do tego dążą, będą de facto rządziły światem, społecznościami, państwami. To jest bardzo czytelne. Ten proces jest oczywiście rozłożony w czasie, jest często propagandowo, pewne szlachetne cele są formułowane, żeby ludzie w to uwierzyli. Część społeczeństwa w to wierzy, w szczególności ludzie młodzi, nie mający doświadczenia życiowego. To jest granie na emocjach dzieci, między innymi napuszczanie na rolnictwo, twierdzenie właśnie, że zwierzęta nie powinny być przez człowieka w żaden sposób wykorzystywane. To wszystko się na naszych oczach toczy i rolnicy może są w tej chwili najbardziej uświadomioną grupą społeczną, która widzi i rozumie, w jakim kierunku to zmierza. Dlatego też i proszę i apeluję do tych wszystkich, którym Polska jest bliska, którzy chcą Europy, która jest oparta na pewnej aksjologii, która Europę zbudowała, żeby wspierali rolników, bo rolnicy nie walczą tylko, jak niektórym się wydaje, o swój partykularny interes. Bo słyszę takie głosy, a znowu rękę wyciągają, znowu by chcieli jakieś przywileje, mają niską składkę KRUS-u, małe podatki, a jeszcze im dotacje różnego rodzaju, a jeszcze im mało i tak dalej. To jest wszystko nieprawda. Rolnicy są najbardziej świadomą grupą, która walczy w tej chwili w interesie całego społeczeństwa w Polsce polskiego, ale również i europejskiego. Oczywiście ten protest nie ma wyraźnego charakteru politycznego, ale to jest również pogrożenie palcem, jeżeli mogę powiedzieć w ten sposób, również i nowemu rządowi. To jest pierwszy, może najpoważniejszy test dla Tuska i jego ekipy. Dziękuję, panie ministrze, za rozmowę. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. To był gość Rolniczych Wieści z Interwaksem. To jest audycja Rolnicze Wieści z Interwaksem. Rolnicze Wieści z Interwaksem. 62 odcinki za nami. Przyszła pora na rozrywkę i dzisiaj, drodzy państwo, dowcip opowie Sylwia. Wojtek, jaka jest różnica między słomą a sianem? Nie wiem. A ty, głuptaku, to przecież każde bydle wie. No, drodzy państwo, dowcip wprost z klubu hodowców bydła. To właściwie Witek Stańco powinien powiedzieć. Ale ja to opowiedziałam. Dobrze. Bardzo mnie się podobało. Mam nadzieję, że państwu też. Możecie w komentarzach napisać, kto jest lepszy. Sylwia wygra, to ja wiem. To nie mam żadnych wątpliwości. Nie sądzę. Ale Witek się cieszy pewnie. Witek się na pewno cieszy, tak. Może tam było Witek, a nie Wojtek w tym kawale. Zostańmy przy tym Nie Wojtku. Odważyłabym się. Pozdrawiamy wszystkich Wojtków. Witków również. Rozstrzygnięcie ubiegłotygodniowego konkursu, gdzie prosiliśmy państwa o zdjęcie waszej roślinki, na przykład kwiatka doniczkowego, umieścimy pod zwycięskim zdjęciem na naszym profilu facebookowym waszego radia w poście o audycji dzisiejszej.
Zapraszamy zatem do kolejnej zabawy. Aby wygrać 100 eurowaksów, należy zareklamować naszą audycję. Tak, na przykład czas na rolnicze wieści w planie niedzielnym się zmieści. O, nie? Pięknie. Ale tego już nie wolno używać, bo to moje. Rozwiązanie jak zawsze wpisujemy w komentarzu pod postem o naszej dzisiejszej audycji na profilu waszego radia. Voucher na 100 eurowaksów o równowartości 100 zł można realizować w każdym z punktów sieci sklepów Interwax, a więc Barcinie, Flantrowie, Hucie, Wałczu, Sępólnie Krajeńskim i oczywiście w Żninie, a na realizację macie państwo 30 dni od daty ogłoszenia zwycięstwa. Na dzisiaj to już wszystko, co dla państwa przygotowaliśmy. Zachęcamy do odwiedzenia profilu facebookowego waszego radia. Czekamy też tam na wasze opinie i propozycje. Ponadto zachęcamy państwa do pisania do nas na adres mailowy magazynrolniczy@waszeradiofm.pl i wszelkiego rodzaju sugestie co do programu chętnie weźmiemy pod uwagę. Propozycje tematów również. Tak, tak. No kilka tematów, drodzy państwo, było właśnie z państwa inicjatywy. Najczęściej były to niełatwe, ale my lubimy wyzwania. Dokładnie. A to był 62. odcinek audycji Rolnicze Wieści z Interwaksem. Przygotowali i prowadzili Sylwia Wysocka i Radosław Nowak. Do usłyszenia za tydzień. Rolnicze Wieści z Interwaksem. Życzymy państwu udanego niedzielnego popołudnia.
Thank you.